Znajdujemy się na terenie Dyrektoratu do Spraw Wody w Mosulu, które PCPM wsparło w ramach unijnego programu MASAR zakupem sprzętu w kwocie powyżej 73 tysięcy dolarów. W budynku za mną znajdują się serwery i kilkanaście stacji roboczych, które umożliwią przejście na w pełni zautomatyzowany system poboru opłat, który do tej pory odbywał się manualnie. W czasie kryzysu związanego z wojną z Państwem Islamskim wszystkie dane, wszystkie bazy danych zostały zniszczone, więc ten projekt umożliwi reaktywację i automatyzację wszystkich procesów związanych z poborem opłat od mieszkańców Mosulu i okolic. System będzie kompatybilny z tym, który funkcjonuje w Bagdadzie i w Kirkuku, co pozwoli na jednolity system, ujednolicenie sposobu poboru opłat docelowo w całym kraju. Jest to duże ułatwienie dla mieszkańców, ponieważ cały proces związany z rejestracją i poborem opłat za wodę będzie dużo łatwiejszy i szybszy. Do tej pory odbywało się to w sposób bardzo tradycyjny, poprzez odwiedzanie mieszkańców w domach z ołówkiem i notatnikiem. Teraz będzie to wszystko, podobnie jak w naszym kraju, odbywało się automatycznie i zdalnie.